Prokuratura Okręgowa w Katowicach zmieniła zarzut matce 4-miesięcznej dziewczynki z Bytomia, która 9 stycznia tego roku trafiła z urazem głowy do szpitala w Chorzowie. Kilkanaście dni później dziecko zmarło. Wcześniej matce dziewczynki zarzucano spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała dziecka. Teraz odpowie za zabójstwo. Przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do tego zarzutu, nie złożyła żadnych wyjaśnień. Wobec matki w tym postępowaniu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ten areszt ostatnio został określony przez Sąd Okręgowy do lipca tego roku. Prokuratura zdecydowała się zmienić zarzuty po otrzymaniu szczegółowej opinii biegłych Zakładu Medycyny Sądowej, z której wynika, że doznany przez dziecko uraz głowy miał charakter czynny. W tej sprawie zarzuty prokurator postawił też ojcu dziewczynki, który opiekował się dwojgiem pozostałych dzieci w wieku 2 i 6 lat. Mężczyzna odpowie za narażenie dzieci na utratę zdrowia lub życia, bo podczas zatrzymania był pijany.